Naszymi gośćmi są pani Aleksandra Drescher, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Dzień dobry. Drugim gościem jest pan Krzysztof Adamiec, Kadela Projekt, wykonawca instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych z Ozimka. Dzień dobry. I trzecim naszym gościem jest pan Adam Nocoń, Budmet, producent urządzeń OZE. Witam serdecznie. Dzień dobry. Proszę państwa, drugim tematem naszego spotkania są dofinansowania na czystą energię. Czy to klucz do zielonej transformacji, czy obciążenie budżetu państwa? Efektywność i konsekwencje finansowania odnawialnych źródeł energii. I na początku skieruję pytanie do panów, jako wykonawców, jako tych, którzy na co dzień zajmują się montażem tego typu instalacji. Mówi się, że w kwestii ogrzewania domu tanio już było, ale czy to prawda? Czy w 2024 roku jesteśmy skazani na drogie ciepło? Czy są takie rozwiązania, które są przyjazne dla naszych domowych budżetów? To ja może pierwszy zabiorę głos. Krzysztof Adamiec, jeszcze raz witam serdecznie. Jeżeli chodzi tutaj o kwestię tanio już było, musimy się zastanowić nad tym, co dla kogo to jest tanio i jaki dom chcemy ogrzewać, bo tutaj pamiętajmy o tym, że każda struktura, która potrzebuje dostarczenia ciepła do środka, zależy od tego, jak to ciepło w tym domu zachowamy, bo jeżeli dom będzie dobrze wyizolowany, jeżeli dom będzie dobrze zabezpieczony, między innymi po to mamy audyty, prawda, jeżeli chodzi tutaj o programy i dofinansowania, żeby tutaj móc te elementy jakby pokazać, te newralgiczne punkty danej konstrukcji, to w tym momencie mamy naprawdę szerokie spektrum tego ogrzewania, bo tutaj sprawdzi nam się i ogrzewanie elektryczne, i pompa ciepła, niejednokrotnie i pelet, czy piece zgazowywujące drewno. To są wszystko systemy grzewcze, które w dzisiejszym świecie są ogólnodostępne, szeroko dostępne i też między innymi właśnie dofinansowywane, co tutaj jest jakby założeniem tej naszej dzisiejszej rozmowy, żebyśmy mogli dla tych naszych słuchaczy czy potencjalnych klientów wybrać to źródło ciepła, które właśnie dla nich będzie tym optymalnym źródłem. Ja tutaj bym był daleki od wyboru jednego źródła ciepła, bo tutaj dla każdego domu to źródło ciepła musi być indywidualnie dobrane. Po to jest właśnie szereg specjalistów, czy tam na przykład audytorzy, po to jest szereg osób, które gdzieś znają się na poszczególnych technologiach, żebyśmy mogli wspólnie razem podjąć tę decyzję i wybrać do danego obiektu te źródło ciepła, które będzie dla nas najbardziej optymalne, które, tak mówiąc kolokwialnie, nie wyrwie nas z butów, jeżeli chodzi o opłacanie rachunków bieżących i za ogrzewanie w danym roku, prawda? A co potem z tym zrobić? Tutaj mamy szereg możliwości, jeżeli chodzi właśnie o pozyskanie dotacji czy wyprodukowanie tej swojej energii na przykład na swoim dachu czy też podwórku. Adam Nocoń, firma Budmet. Na początku może zaproszę na stoisko, tam na prosto, tak że będą mogli państwo obejrzeć sobie akurat jeden produkt, bo kotły na pelet, bo tylko to produkujemy, gdzie będzie można właśnie porozmawiać ze specjalistami, dlaczego takie urządzenie, czy to urządzenie nadaje się do domów, bo to, co powiedział mój przedmówca, faktycznie najważniejszy dla nas wszystkich jest audyt i wtedy powiemy, czy to będzie tanio, czy nie, bo program Czyste Powietrze nawet 100% pozwoli nam dofinansować, jeśli chodzi o termomodernizację czy wymianę samych urządzeń. Aczkolwiek prywatnie te 100% uważamy, że to jest zły ruch Narodowego Funduszu, bo tak jak słyszeliśmy ostatnio o rachunkach grozy przez ostatni rok i właśnie tam nie było tanio, to spowodowało właśnie to 100% tego dofinansowania. Gdyby go nie było, nie byłoby, można powiedzieć, tyle firm, które no tak, oszukują tych, można powiedzieć, szarych kowalskich i wykorzystują możliwości wyłudzania pieniędzy, więc to jest taki apel, żeby zastanowić się bardzo grubo nad tym, czy nie zmniejszyć dofinansowania albo jakoś w inny sposób nie pokryć tym najuboższym, bo to o nich chodzi przede wszystkim, bo to ich nie stać na to, żeby wymienić tak zwanego kopciucha na inne źródło ogrzewania. Natomiast wracając do tego, czy to jest tanio, czy to będzie drogo. Uważam, że będzie tanio, bo jeżeli spełnimy punkty, które naprawdę mówi program Czyste Powietrze, czyli zaczynamy od audytu, ale takiego porządnego, żeby ten audytor znalazł się na tym budynku, a nie zrobił tego audytu przez internet za paręset złotych, tylko rzetelnie podpowiedział i zrobił obliczenia, czy tam będzie, powiedzmy, takie źródło jak pompa ciepła, gdzie no nie czarujmy się, to uważam, że jeżeli będzie wszystko dobrane prawidłowo, to jest w tym momencie najlepsze rozwiązanie. Czy na przykład termomodernizacja budynku wyniesie zbyt dużo, jeśli chodzi o koszty,
i wtedy może tylko częściowo zmodernizować ten budynek i zastosować kocioł na pellet albo kocioł na zgazowanie drewna. No brakuje też jeszcze w jednej pozycji w programie Czyste Powietrze, bo brakuje czegoś takiego jak miejscowe ogrzewacze pomieszczeń. Bo nie czarujmy się, że oprócz domków w programach dotacyjnych też jest coś takiego jak dofinansowanie mieszkań małych i one są, chyba teraz to jest Ciepłe Mieszkanie, nawet taki program, i tam jest coś takiego jak dotacja albo zwrot pieniędzy za to, że wymienią tak zwane kopciuchy w tych mieszkaniach po 25, 30, 40 metrów. No na Śląsku na te budynki mówi się familoki i większość tych familoków właśnie jest ogrzewana dzień dzisiejszy właśnie kopciuchami albo jeszcze nawet samymi takimi piecami kaflowymi. No one emitują bardzo dużo i trzeba wyjść naprzeciw tym beneficjentom. No wyobraźcie sobie, nie wiem, w centrum Opola albo w centrum Katowic postawienie jakiejś kotłowni obok budynku. No nie ma na to miejsca, no nie ma takiej możliwości, a trzeba ograniczyć tą emisję. No jeżeli tych mieszkań w jednym budynku jest 8, 10, 15, no to trzeba tych 15 emiterów, czyli tych tak zwanych kopciuchów, wymienić na coś. Więc taka propozycja miejscowy ogrzewacz pomieszczeń, czyli to jest takie urządzenie na pellet w pełni zautomatyzowane, które ma wszelkie rygorystyczne normy nałożone przez Unię Europejską. Więc jeżeli spełnimy te warunki, tak jak jest to w tych programach, że najpierw audyt, potem program powinien się trochę zmienić, że nie źródło ciepła, a termomodernizacja, czyli dogrzanie, docieplenie tych budynków, wymiana okien, drzwi i na końcu to źródło ciepła, to na pewno będzie tanio. Na pewno będzie to dobrze wtedy wykonane. Takich tak zwanych familoków nie brakuje również w Opolu czy na Opolszczyźnie, szczególnie na tych terenach przemysłowych czy poprzemysłowych, więc to jest też problem albo wyzwanie, które nas dotyczy. O tych nieuczciwych przedsiębiorcach myślę jeszcze później warto wspomnieć, ale teraz chciałbym oddać głos pani dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Już był przywołany po nazwie chyba najbardziej znany program Czyste Powietrze. Trwa ten program już, realizacja tych działań od kilku lat. Mogłaby pani nam podsumować, ile osób skorzystało, jakie to są pieniądze wpompowane w nasz system? Tak, dzień dobry, dyrektor Aleksandra, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Faktycznie jesteśmy dysponentem tej części środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który, jak tutaj pan zauważył, pompuje te środki finansowe na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła. I ja tu bardzo dziękuję przedmówcom moim za i te wskazówki, jeżeli chodzi o rozwiązania i to, jak tutaj ładnie pan przedstawił, że musimy dobrać odpowiednio to źródło ciepła do każdorazowo indywidualnie budynku. To nie jest coś, że robimy hurtem, tylko każdy budynek no niestety swoimi prawami się rządzi i faktycznie jest problem z audytami na pewno, bo wiemy, że gro, nie chciałabym tu powiedzieć pseudoprzedsiębiorców, ale gro osób zawiązało takie firmy internetowe, gdzie można faktycznie na podstawie dokumentacji fotograficznej i kilku opisów charakterystyki danego swojego budynku jednorodzinnego tudzież mieszkania uzyskać taki audyt za faktycznie kilkaset złotych. Nikt nie pochyla się nad tym z tych osób, że ten audyt będzie miał odzwierciedlenie po pierwsze w finansach, jakie ten dany właściciel będzie musiał ponieść, no i czy te pieniądze zostaną wydane efektywnie, tak? Bo ktoś tak trochę bez mrugnięcia okiem skasuje, mówiąc kolokwialnie, te kilka stów za audyt, natomiast później docelowo właściciel budynku jednorodzinnego będzie miał pretensje, że ten audyt wykazał takie, a nie inne docieplenie, takie, a nie inne dobory źródła ciepła, a niestety efekt, który planował osiągnąć, no niestety nie spełni jego wymagań, no i wtedy mamy drogo.
Więc tutaj jak najbardziej program Czyste Powietrze zmienił się, bo faktycznie pierwsze edycje programu, a program działa, przypomnę, od 2019 roku, zakładał stricte wymianę źródła ciepła, tylko i wyłącznie. Później zostało to poszerzone właśnie o termomodernizację budynków, o wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, żeby to kompleksowe kombo miało sens i jak najbardziej ograniczało emisję ciepła i stratę tego ciepła przede wszystkim z tych budynków. W związku z tym odwrócono ten model i obecnie w programie Czyste Powietrze zaczynamy od tego, od czego powinniśmy zacząć na początku, czyli od termomodernizacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej i dopiero ostatnim elementem jest dobranie źródła ciepła. No bo to jest teraz kwestia tego, jakiej mocy to źródło ciepła będzie, jeżeli chodzi o pompy ciepła. No czy tutaj tak jak pan produkuje piece na pelet, to jest podobna sytuacja, bo wszystko chodzi o moc tych piecy, tak? Jaką zastosujemy do danego budynku. No my w swojej mentalności jako Polacy mamy chyba to, że jak więcej założymy tych kilowatów, no to będzie lepiej, bo tak niestety tak mamy. Natomiast to jest błędne myślenie, szanowni państwo. I niestety te kilowaty mocy tych piecy, każdego rodzaju, czy to będzie piec gazowujący drewno, czy to będzie piec na pelet, czy to będzie pompa ciepła, musi być dobrane odpowiednio do gabarytów budynku. Bo jeżeli założymy za dużą pompę ciepła na przykład, no to będziemy drogo płacić. Nie będzie to tanie i będzie drogo. I mamy takich beneficjentów, którzy niestety gdzieś tam się skarżyli, może nie bezpośrednio do funduszu jako do instytucji, ale słyszymy po prostu na podwórku naszego województwa polskiego, że no bo mnie tam doradzono, założono i chciałem więcej. A to nie chodzi o to, żeby było więcej tej mocy, tylko żeby ta moc była odpowiednio dobrana do tego budynku. No i wówczas mamy to oczekiwane i efektywne finansowo źródło ciepła, no i przede wszystkim nasze portfele tego nie odczują. Jeżeli chodzi o czyste powietrze w województwie opolskim, no to tutaj trochę o statystykach i liczbach, to ponad 25 tysięcy, jak nie 7 już, złożonych wniosków o dofinansowanie. To jest liczba narastająca. Prawie 300 milionów złotych, które zostały przekazane beneficjentom na terenie województwa opolskiego. Mówię tu zarówno o umowach zrealizowanych oraz tych, które są w trakcie realizacji, bądź wpłynęły te wnioski do funduszu i są już rozpatrzone pozytywnie, ale jeszcze beneficjenci nie wykonali tych instalacji. Program cieszy się dużym powodzeniem. No nie dziwię się, bo dofinansowania nie są małe. Są trzy progi dofinansowania. Przy najniższym progu to jest 66 tysięcy można uzyskać. Przy podwyższonym 99, no i przy najwyższym to jest 136 200 zł dokładnie i w tej kwocie jest również koszt audytu energetycznego, który jest finansowany do kwoty 1200 zł. W związku z tym nie są to małe pieniądze. Program zakładał faktycznie, żeby to wspierać najuboższych, w związku z tym są też określone progi dochodowe w tymże programie. Ale spotykamy się niestety i to jest przykre, że, ale chyba nieuniknione, że jednak no, naciągaczy na rynkach nie brakuje i każdy stara się, nie chciałabym mówić, że wyłudzić te środki, ale jak jest coś dane za darmo, to faktycznie wtedy każdy na tyle, przepraszam za słowo, kombinuje, żeby po te środki sięgnąć. Oprócz tego w naszym regionie dodatkowo też niektóre miasta, jak na przykład miasto Opole, dodatkowo dopłaca swoim mieszkańcom do wymiany źródeł ciepła. Ale to może nie mówmy tylko o ciepłym, czystym powietrzu, bo to jest dosyć ważny, resortowy program wręcz sztandarowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska i bardzo dużo nam się udaje dzięki temu programowi, dofinansowaniu, jakie z niego płynie, osiągnąć i myślę, że samo województwo opolskie już jest naprawdę na wysokim poziomie
tego nieemitowania dwutlenku węgla, bo czujemy to przede wszystkim na wsiach w okresach jesienno-zimowym, że no nie chodzimy już po chodnikach, czy nie spacerujemy w zakopconym środowisku, tylko z roku na rok faktycznie widać tą poprawę. Wobec czego autor programu, czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, dwa lata temu, zrobił coś dla tej niszy, o której tutaj pan mówił, jeżeli chodzi o budynki wielorodzinne. Bo faktycznie czyste powietrze jest dedykowane tylko budynkom jednorodzinnym i to jeszcze tym, które mają odbiory, nie są w budowie, tylko już są zamieszkałe, są przekazane do użytkowania. Natomiast była nisza faktycznie i w sumie jest dalej jeszcze, wydaje mi się, jeżeli chodzi o pomoc w budynkach wielorodzinnych. Mamy wspólnoty, mamy spółdzielnie, mamy wielomieszkaniowe kamienice i właśnie program Ciepłe Mieszkanie jest dedykowany kamienicom bądź budynkom wielorodzinnym do sześciu mieszkań. Chcielibyśmy jako fundusze, zobaczymy jak to się wydarzy w przyszłości i czy autor programu poszerzy ten projekt programowy o wspólnoty, które mają jednak więcej lokali użytkowych niż tam do siedmiu mieszkań. Wobec tego no, pracujemy, zgłaszamy tego typu rodzaje, bo myślę, że tu jest w dalszym ciągu ta nisza. Jakoś duże wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe jakoś sobie jeszcze radzą, szczególnie na terenach miejskich, gdzie jest ciepło systemowe, czyli można się podłączyć pod gaz czy pod ciepło, tak jak w mieście Opolu. No ale niestety są takie, gdzie dalej stoją kotły węglowe, przestarzałe, no i po prostu ładuje się do tych piecy tonę węgla w sezonie jesienno-zimowym. No i to na pewno nie jest tanio, szanowni państwo, to nie jest ekologicznie. No ale wiąże się to oczywiście z dużym nakładem finansowym dla takich budynków, no bo to jest znowu ocieplenie, to jest wymiana okien w całym budynku, więc dosyć duża inwestycja. No ale musimy coś robić, idziemy w tym kierunku. Wiadomo, że nie są to inwestycje, które są na rok czy na dwa, tylko to są inwestycje niestety wieloletnie i nie można osiągnąć efektu ekologicznego, który byśmy chcieli od tak ze szczelenia palca, bo przez jeden sezon letni jesteśmy w stanie ileś tam naście, 10 czy set wymienić źródeł ciepła, bo tego po prostu fizycznie nie da się ogarnąć. Też mamy określone moce przerobowe, my jako fundusz. Dodatkowo wiemy, że wykonawcy też mają swoje kalendarze zapełnione różnego rodzaju inwestycjami, które realizują. No ale to się dzieje, to się dzieje. Myślę, że to, co już udało nam się osiągnąć, to jest duży sukces, no a jeszcze wiele przed nami. Otwierają się również nowe finansowania na tego typu programy, bo jednak jesteśmy jako kraj jeszcze w tej niszy, jeżeli chodzi o zieloną energię, o całą transformację energetyczną. To teraz pytanie do panów. Panowie jesteście takim uzupełnieniem tych relacji między Wojewódzkim Funduszem, który daje pieniądze, a inwestorem, który odbiera pieniądze. Możecie chyba patrząc trochę z boku, uczestnicząc w tym całym procesie, ale patrząc trochę z boku, ocenić jakie są wrażenia inwestorów, tych, którzy wykonują w swoich domach, zmieniają źródła ogrzewania w swoich domach na te bardziej ekologiczne, korzystające z odnawialnych źródeł energii. Jakie są wrażenia? Czy ludzie chętnie korzystają? Bo tutaj pani dyrektor chwali, że dużo ludzi, 25-27 tysięcy wniosków już wpłynęło. A z waszej strony, jak ludzie to oceniają? Czy to jest dla nich łatwe, dobre, osiągalne, czy jest to urzędnicza droga przez mękę? Proszę bardzo, pan Krzysztof. Tutaj, jeżeli chodzi o program Czyste Powietrze i współpracę między funduszem, beneficjentem a wykonawcą, bo tutaj musimy do tego się bezpośrednio odnieść, no to tutaj dzielimy dwie drogi, czyli drogę z prefinansowaniem i drogę bez prefinansowania. Czym jest to prefinansowanie? Prefinansowanie to jest moment, tak szybko powiem, w którym to Fundusz Ochrony Środowiska jakby wypłaca na konto wykonawcy
część dotacji, która jest przeznaczona dla beneficjenta. Jest to podzielone na dwie płatności. Jedna to jest płatność taka zaliczkowa, druga to jest płatność już po wykonaniu danego zadania. No i mam przyjemność czy nieprzyjemność współpracować z wieloma funduszami, jeżeli chodzi o nasz kraj. Mogę ich szczerze pochwalić o Polski Fundusz Ochrony Środowiska, ponieważ tutaj mamy naprawdę ten czas oczekiwania już się troszeczkę wydłużył, bo to już też widzą to i beneficjenci, widzą też firmy wykonawcze, ale no, są rekordziści w Polsce, gdzie to trwa i 8 miesięcy. Więc w tym przypadku, jeżeli firma, która idzie na ścieżkę z prefinansowaniem, dając jakby, wyciągając rękę w stosunku do beneficjenta, bo tutaj to oni czekają na pieniążki, prawda? Czyli tutaj firma jakby kredytuje klienta w połowie, czekając na zwrot, to jak taka firma będzie miała tych klientów, nie wiem, 20, 30 i niech to będą pompy ciepła i tutaj ta druga transza wypłaty to jest 27 800 zł, no to niejedna firma może stracić płynność finansową w momencie, gdy czeka na wypłatę drugiej transzy. Więc w tym momencie naprawdę już zauważyłem, że są jakby dwa rodzaje firm, czyli te, które z chęcią jeszcze idą w drogę z prefinansowaniem i te, które już raczej nie chcą się bawić w prefinansowanie, ponieważ to też wymaga przygotowania odpowiedniej umowy, bo umowa jest trójstronna, bo umowa jest między beneficjentem, firmą a funduszem. To też jest jakby nie było dla bezpieczeństwa beneficjenta, bo tutaj też już mówiliśmy o tym na początku, należy przestrzec przede wszystkim osoby, które gdzieś myślą o wymianie źródła ciepła, zrobienia termomodernizacji i skorzystania z programu Czyste Powietrze przed wielką ilością takich, ja tak powiem kolokwialnie, naciągaczy, bo chodzą po prostu niekiedy firmy po domach, z domu do domu, szukając naiwnych klientów, umówmy się, to są osoby przede wszystkim, no może nie chciałbym to być źle zrozumiane, ale są przede wszystkim osoby starsze, które dziś nie mają jakby takiej ilości informacji, którą mamy my, które nie mają dostępu do internetu, nie mają tych mediów społecznościowych, to wtedy, jeżeli taka osoba ma kontakt z młodą osobą, świetnie ubraną, wygadaną, która chętnie wypije z nią kawę, a taka osoba dowie się od danego beneficjenta o poziomach dofinansowania, o tym, ile tutaj mamy zarobków na członka rodziny, i to wszystko jest kalkulowane w zasadzie takie, żeby tą dotację właśnie wykorzystać dla nielegalnej, może nielegalnie działającej firmy, a niestety ten beneficjent zostaje na końcu z ręką w nocniku, że tak się brzydko wyrażę, prawda? Ale pamiętajmy o tym i przestrzegajmy. Tutaj już też wrócę do funduszu naszego opolskiego, że tutaj już nawet dzwoniąc do funduszu jest świetna informacja na samym początku na infolinii, że dotacja nie jest dla wykonawcy. Dotacja jest dla ciebie, drogi beneficjencie. Więc tutaj pamiętajmy o tym, że idziemy zawsze w tą stronę. A więc wybierając firmę, wybierając współpracowników, myślmy lokalnie. Patrzmy na to, żeby ta firma była może niekoniecznie nam super znana, ale z naszego podwórka, żeby ten serwis, żeby ta gwarancja, żeby te firmy wybierać właśnie tutaj z własnego podwórka, doświadczenia, bo wtedy mamy jeszcze dodatkową pewność, że nie zostajemy po tym programie z tym, co mamy w tym naszym domu wykonane sami, bo tutaj też musimy, jakby nie było, zastanowić się nad tym, co będzie potem, no bo pamiętajmy, że dotacje możemy wziąć tylko raz. No dzięki zmianie w programie, no w sumie nawet dwa, tak, bo osoby, które skorzystały na wymianę źródła ciepła kilka lat temu, teraz mają możliwość skorzystania z termomodernizacji, ale tutaj na dzień dzisiejszy pamiętajmy o tym, że na źródło ciepła dotacja jest tylko raz, a więc jeżeli dobierzemy nieefektywne źródło ciepła i będziemy chcieli je później już zmienić na coś innego, no to tutaj niestety już tego kroku w tył nie mamy, a więc też miałem przyjemność pomagać wielokrotnie osobom tutaj przez naszą firmę właśnie, które gdzieś spotkały się z nieuczciwymi sprzedawcami, które teraz mają właśnie problem, że pompa była za duża i rachunek po zimie przyszedł nie 3000, tak jak obiecywali, tylko 15, prawda? Starego pieca już nie ma, jest pompa ciepła, która jest przewymiarowana. No i teraz, Panie Boże, ratujcie, bo została nam tylko termomodernizacja. No i wtedy jak najbardziej można tutaj tą termomodernizację przeprowadzić, ale tutaj znowu wracamy do rzetelnego audytu, bo rzetelny audyt to jest podstawa
do tego, żeby ta cała modernizacja czy termomodernizacja się nam udała, ponieważ klienci niekoniecznie mają świadomość, czym dla nich jest ten audyt, bo dla nich to jest gruba książka, która ma prawie 300 stronek, jest dobrze wykonana i trochę kosztuje, tak? Fundusz za nią zwraca 1200, niejednokrotnie właśnie, tak jak tutaj powiedzieli moi przedmówcy, widzimy ją na internecie za 1200 właśnie i to jeszcze... Za 500 jeszcze nie widziałem, powiem szczerze, charakterystyki już widziałem, ale audytów jeszcze za 500 nie widziałem, ale fakt faktem, są firmy, które zajmują się tylko i wyłącznie no, klepaniem tych audytów, tak się też może brzydko wyrażę, ale pamiętajmy o tym, że biorąc pod uwagę, że chcemy skorzystać z takiego programu, że chcemy zmodernizować ten nasz dom, wymienić źródło ciepła, zróbmy to rzetelnie i po kolei. Audyt, dobór wykonawców, wtedy możemy też skorzystać między innymi z firm takich jak nasza, że tutaj my jakby tego klienta prowadzimy od napisania po rozliczenie wniosku, bo to też jest ważne, bo nie ukrywam, że naszym klientom potencjalnym przede wszystkim brakuje zawsze czasu, żeby przebrnąć przez tą całą machinę urzędniczą, bo dla mnie ten program jest świetnie napisany, ale ja już siedzę w tym programie ponad 4 lata. A więc wszelkie zmiany, które wchodzą, ja tylko je odczytuję na plus. Bo kolejną zmianą, która jest teraz na plus od czerwca, to jest pełnomocnictwo, które musi być podbite notarialnie. I tutaj to jest też bardzo dobry ruch ze strony funduszu, ponieważ to już utrudnia właśnie tym nielegalnie potencjalnym firmom pozyskanie jakby pełnej władzy nad tym, co się dzieje z wnioskiem danego beneficjenta. Czyli tutaj już jakby musimy pójść do notariusza, musimy to pełnomocnictwo podpisać i jeszcze mamy te kilka dni, żeby się zastanowić nad tym, z kim chcemy współpracować, prawda? A więc wtedy jeszcze jakiś tam ten czas na zastanowienie zostaje. No i niejednokrotnie właśnie do mnie trafiają osoby, które pytają, podpisywać, zna pan tą firmę, nie zna pan tej firmy, co robić dalej? No bo dając komuś pełnomocnictwo, jakby nie było, no zrzekamy się, znaczy może nie zrzekamy się, ale tak jakby oddajemy komuś władzę nad tym naszym wnioskiem, która jest później rozpatrywane w funduszu i ten pełnomocnik między innymi też decyduje o wypłacie tych środków. Czy to będzie na konto beneficjenta, czy to będzie na konto wykonawcy, bo tutaj możliwości mamy naprawdę pełen wachlarz, ale każda firma, jeżeli podchodzi do tego rzetelnie, musi też tego danego beneficjenta rzetelnie poinformować o tym, co będzie robiła, jak to będzie wyglądało i ile to trwa. Ja wiem, że na moim przykładzie już teraz też nie mówię klientom tak, jak jest w regulaminie napisane, bo regulamin jest regulaminem, a rzeczywistość jest rzeczywistością. To już nie jest 30 dni roboczych na wypłatę środków, no bo tutaj to przerosło nas wszystkich, skala w sumie zainteresowania tym programem, mi się wydaje. No i też moce przerobowe funduszu, prawda, bo tutaj to zależy od osób, które gdzieś przy tych wnioskach po prostu siedzą, rozpatrują je i przekazują je dalej. Ale mam naprawdę porównanie, jeszcze raz podkreślę, w Opolu wygląda to super w porównaniu do innych funduszy wojewódzkich. Nie będę mówił jakich, no ale mam gdzieś porównanie z kilkoma, jeżeli chodzi o całą Polskę. Nie? Także to tyle ode mnie. Być może wpływ na to ma to, że jesteśmy tak małym regionem i to jest kolejny argument za tym, żeby się cieszyć, że jesteśmy najmniejszym województwem w Polsce. Dziękuję za tę wypowiedź. Pan Adam Nocoń, co dopowie nam w tym temacie? Na pewno będzie to uzupełnienie pana, więc my jako firma Budmet istniejemy na rynku 45 lat. Produkujemy teraz tylko i wyłącznie kotły na pelet, więc uzupełniając, mamy w tym momencie dwa rodzaje beneficjentów, czyli tych tak zwanych gospodarstw domowych. Część wybiera urządzenie świadomie, część niestety nieświadomie pod namową domokrążców. No będę ich tak nazywał, domokrążców. Ci, co wybierają świadomie, to super, bo oni naprawdę sprawdzą, co to za produkt, poszukają w internecie, podjadą czy do nas, czy do innych lokalnych producentów, bo są znani od wielu, wielu lat, bo w Polsce producenci to już są drugie, trzecie pokolenia, więc wiedzą, do kogo się udać. Natomiast ci nieświadomi zdają się na tą opinię tej osoby, co przyjdzie i będzie im wciskać X, czy pompę ciepła, kocioł na pelet, czy kocioł na zgazowanie drewna, tak naprawdę, żeby jak najwięcej na tym zarobić, nie patrząc z korzyścią właśnie dla tej osoby, która będzie korzystała z tego programu, no tutaj programu Czyste Powietrze, bo to jest najbardziej popularny program, chyba największy w Europie nawet, jeśli tak mówimy. Więc każdy z producentów stara się produkować jak najlepsze urządzenie, czy to są producenci kotłów na pelet, czy producenci pomp ciepła. No ja tu będę mówił o kotłach na pelet, no z racji swojej firmy.
Więc wszyscy dookoła naszej firmy lokalnie zachęcam do tego, żeby przyszli do nas, tam dowiedzą się, czy ten produkt będzie odpowiedni dla nich, bo nie czarujmy się, nie do każdego budynku będzie odpowiadała pompa ciepła, a nie do każdego budynku będzie odpowiadała kocioł na pelet. Mówimy tutaj cały czas o ekonomii, bo jeśli chodzi o ekologię, to jedno i drugie urządzenie jest wpisane na listę zielonych urządzeń, więc jest uznawane właśnie jako te zielone urządzenia. Więc wybierając jedno czy drugie urządzenie, warto naprawdę lokalnie rozeznać się po rynku. Nie wierzyć tym osobom, które przychodzą. Choć na pewno część z nich ze szczerego serca dobrze doradzi, ale mimo wszystko jeszcze zaczerpnąć innej opinii, a może jeszcze innej oferty, żeby nie robić tego zero-jedynkowo, że ktoś przyjdzie, macie wszystko za darmo. No nie, nie, nie w tych czasach, gdzie w roku 23 mamy tak zwane rachunki grozy. I co się stało przez te rachunki grozy? Takie urządzenia, które powinny się dalej rozwijać dosyć szybko, nagle mają zapaść w tym momencie, bo pompy ciepła i ilość składanych wniosków, to widzimy na wykresie Narodowego Funduszu, drastycznie spadła, bo chyba jest teraz na dzień dzisiejszy poniżej 25%, a ilość kotłów peletowych drastycznie poszła w górę. To widzimy też u nas na produkcji, że cały czas przychodzą właśnie te firmy, co tylko są nastawione na zysk i sprzedajcie, 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 ale co sprzedajcie? Nieważne co, byle było tanio. Więc to, co jest tanio, to i tak ten klient ostateczny nie wie, bo tak naprawdę to ta dotacja pójdzie i ona i pokryje to urządzenie za 8-10 tysięcy i pokryje za 20 tysięcy, bo takie są pieniądze, takie przeznacza Narodowy Fundusz na dotacje. Więc nie tanio, tylko dobrze. Na co również warto zwrócić uwagę, wszystkie kotły na pelet, które są wpisane na listę zielonych urządzeń, w ogóle wszystkie kotły, które się produkuje, posiadają raport z akredytowanego laboratorium. Na to warto zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła. No akurat tutaj nie do końca według mnie program Czyste Powietrze zrobił te zmiany w czerwcu, bo dopuścił jeszcze tak zwane znaki jakości. Natomiast ja będę nalegał, żeby ten zwykły przyszły użytkownik, czy pompy ciepła, czy kotła na pelet, tu mówimy o pompie ciepła, wszedł na tą listę zielonych urządzeń i wybrał takie urządzenie, które będzie miało potwierdzone parametry deklarowane przez producenta właśnie tym raportem z akredytowanego laboratorium. To na pewno zapewni te niższe rachunki, bo wtedy będzie na pewno przez to laboratorium potwierdzone będą te dane, które deklaruje producent. Przy tych innych znakach jakości, no piszemy oczywiście też pisma do Narodowego Funduszu, żeby to zostało zmienione, zresztą słychać też głośno o tym. Może nie do końca mają wszystkie parametry potwierdzone, a tylko część jest deklarowanych, więc wybierajmy sprawdzone urządzenia, wybierajmy lokalnie. Zachęcam oczywiście do wyboru naszego urządzenia, tak jak tam jest stoisko. Natomiast pamiętajcie, każdy producent stara się wyprodukować jak najlepsze urządzenia. Jak najlepsze, bo to jest w Polsce, to marka buduje rozwój i potencjał danego przedsiębiorcy. To polskie firmy, tak jak i nasza, daje zatrudnienie lokalnym osobom. To my płacimy lokalnie podatki i nie mamy zamiaru, jak przez ostatnie 45 lat, zamknąć tej firmy, tylko dalej rozwijać. Wybierając również polskiego producenta, czy nas, oczywiście tu znowu gorąco zachęcam, wspieracie naprawdę lokalną gospodarkę. To jest jak najbardziej naturalne, nie jest dziwne, że każdy producent zachwala swoje produkty. Jeżeli ktoś tak otwarcie chce o tych produktach mówić na scenie, to znaczy, że jest przekonany, że to są produkty dobrej jakości. Oczywiście zapraszamy Państwa na stoiska naszych gości, ale jeszcze zanim zakończymy tą naszą rozmowę, to każdy z Państwa mówił o tym, że uczciwość jest ważna. W naszej gazecie targowej, zachęcam serdecznie do tego, żeby do niej zajrzeć, jest kilka ciekawych rozmów, kilka ciekawych wywiadów i tam między innymi jeden z monterów pomp ciepła opowiada o tym, jak istotne jest nasze jako właścicieli mieszkania, tych, którzy robią termomodernizację, jak ważne jest, żebyśmy my byli uczciwi względem audytora, bo jeżeli audytorowi powiemy, że chcemy mieć w domu 20 stopni, to nam wystarczy, a później ustawiamy 25 stopni, to nie dziwmy się, że te rachunki są kilka tysięcy złotych wyższe, a może nawet kilkanaście, tak jak pan Krzysztof Adamiec wspomniał. Proszę Państwa, więc przy tej uczciwości, myślę, pozostańmy. Pytanie, czy ta gra jest warta świeczki, jeżeli te nieuczciwe działania nieuczciwych przedsiębiorców, czy nawet moglibyśmy się pokusić o słowo naciągaczy, jeżeli one są tak powszechne, to czy warto pieniądze z budżetu państwa angażować, czy ta gra jest warta świeczki, co państwo na ten temat uważają? Pani
dyrektor, proszę tak, bardzo. To może ja się odniosę, bo szanowni państwo, nie możemy wszystkich wykonawców szufladkować czy kategoryzować, bo to byłoby nieuczciwe, że każdy jest z nich naciągaczem każdy, i każdy chce wyłudzić pieniądze. Faktycznie trzeba patrzeć na tych przedstawicieli handlowych, którzy tutaj pan Krzysztof chyba trafnie nazwał domokrążcami w niektórych wypadkach, którzy faktycznie naciągają tych naszych beneficjentów, obiecując 100% dofinansowania, że nic więcej, ani złotówki, ani grosza nie dopłacą. To absolutnie jest nieprawda i to należy dementować i faktycznie do tych ludzi docierać. My też staramy się poprzez punkty konsultacyjno-informacyjne w gminach, dzięki współpracy ze wszystkimi gminami i z większością mamy podpisane porozumienia na współpracę w ramach takich punktów, dlatego że ten mieszkaniec danej gminy, no bliżej mu do siedziby wójta, burmistrza czy prezydenta, niż wybrać się na wycieczkę do funduszu. W związku z tym w każdej gminie również ci beneficjenci mogą czuć się zaopiekowani i uzyskać informacje o tym, co można, czego nie można. Zdarzają się sytuacje, i to muszę powiedzieć niestety, właśnie w kontekście osób starszych, ale nie tylko, że dali się naciągnąć tym przesympatycznym osobom, które zachwalały, że ta dotacja w 100% pokryje te inwestycje i że będą mieli tanio, ciepło i wygodnie. No i teraz przychodzą z płaczem niestety do nas, że muszą podopłacać po kilkadziesiąt, po kilkanaście tysięcy złotych do tej inwestycji. Są na przykład nawet już straszeni komornikiem, jeżeli nie zapłacą tejże firmie. Także to są przykre niestety doświadczenia życiowe, których my staramy się uniknąć. Niestety nie da się tego wyeliminować do zera. Stąd jest dużo kampanii w zakresie czystego powietrza. Na samej infolinii my też mamy taką od początku informację, od kiedy weszło prefinansowanie, żeby zwracać uwagę i faktycznie, szanowny beneficjencie, to dofinansowanie jest dla ciebie, nie dla wykonawcy. I to, co mówił pan Krzysztof słusznie, ta zmiana, jeżeli chodzi o potwierdzenie podpisu notarialnego pełnomocnictwa, troszeczkę mam wrażenie na plus skomplikowała tym kombinatorom sprawę, bo jednak już trzeba zorganizować jakiegoś notariusza, który ewentualnie wyszedłby może ze swojego biura, co nie jest łatwe i nie jest zgodne z prawem. Potwierdzenie takiego podpisu to nie są bajońskie pieniądze, bo to kosztuje w granicach 20 zł. Natomiast były sytuacje, że dzwonili do nas beneficjenci nasi, którzy dali pełnomocnictwa jeszcze przed zmianą programu, czyli przed koniecznością potwierdzenia tych swoich podpisów notarialnie i nie wiedzą, co się dzieje kompletnie z ich wnioskiem. Nie wiedzą w ogóle, komu dali to pełnomocnictwo. To jest po prostu dla mnie jakieś niepojęte, że przychodzi ktoś do ciebie, szanowny Januszu, powiedzmy, czy Krystyno, i mówi ci, że dam ci 100%, podpisz mi pełnomocnictwo. Dajesz wszystkie dane osobowe, bo pamiętajmy o tym, że dajemy tam wszystkie dane z dowodu osobistego. Podpisujemy i nie wiemy komu. Nie mają żadnej komunikacji mailowej z tą firmą. Niestety ja państwu to mówię z praktyki i z realu, to co do nas po prostu dociera i z czym my się borykamy, a my niestety mamy związane ręce, bo nie możemy nic z tym zrobić jako fundusz, jako instytucja, dlatego że ten pan, pani, dając pełnomocnictwo temu wykonawcy, scedowała wszystkie, że tak powiem, plenipotencje wynikające ze swojej możliwości działalności na pana, panią Iksińską czy Iksińskiego. No i tu jest duży problem. Troszkę, mam nadzieję, ukróci się to dzięki temu, czy już się ukróciło dzięki właśnie wprowadzeniu potwierdzeń tych notarialnych, jednak no nic nie zastąpi naszej czujności, powiedzmy sobie szczerze, tak? Bądźmy naprawdę wyczuleni na to, komu dajemy, co dajemy,
jak podpisujemy i przede wszystkim, żebyśmy mieli kontakt, bo mamy też sytuację tego typu, że dzwonią beneficjenci, że super była firma, złożyła mi wniosek, dostałam dofinansowanie, ale na przykład muszę coś wymienić i firma nie odbiera telefonu, bo albo mówiąc kolokwialnie zamknęła sklep i zabrała się już z tego rynku i po prostu nie chce mieć żadnego kontaktu z tym klientem, bo swoje już zarobiła, idźmy dalej, albo w ogóle skończyła swoją działalność, czy się otwarła pod nową nazwą firmy. I tego typu są niestety, szanowni państwo, problemy. No problem dotyka stricte i wyłącznie beneficjenta, bo umowa, która nas obliguje, to jest umowa między nami a beneficjentem. Jeżeli daje pełnomocnictwo wykonawcy, to jest między nami a pełnomocnikiem beneficjenta. I tutaj naprawdę bądźmy wyczuleni i uważajmy na co, komu dajemy, co dajemy, a najlepiej chyba tak jak tutaj pan Adam mówił, czy pan Krzysztof również, wspierajmy chyba lokalnych przedsiębiorców, dlatego że gospodarka i to, że ten obrót pieniądza i zatrudnienie jest w regionie, to jest jedna rzecz, ale wiemy gdzie zapukać, do których drzwi, na jakiej ulicy, w jakiej miejscowości, żeby ewentualnie można było doprosić się serwisu, jakiejś porady czy pomocy, gdyby coś się wysypało na etapie już poinwestycyjnym z urządzeniem, bo to są wszystko urządzenia, więc one też są awaryjne, ale miejmy tą świadomość, że jak bierzemy kogoś lokalnego, to wiemy, że ta osoba tam ma swoją działalność zarejestrowaną, wiem, gdzie ona przesiaduje, a czasami nawet od sąsiada się dowiem, gdzie mieszka, więc będę mogła czy mógł trafić do tego wykonawcy. A nie, że przychodzi ktoś, oczywiście my tego nie możemy wykluczyć, że ktoś będzie robił inwestycje z drugiego końca Polski, no bo rynek mamy otwarty, ale potem no niestety mamy takie sytuacje nieprzyjemne, bo tu mówimy o tych nieprzyjemnych, to jest mniejszy odsetek, ale niestety jest. I to jest ta tak jakby bolączka beneficjentów, którzy w jakiś sposób zostali naciągnięci czy oszukani, albo po prostu nie mają kontaktu z tą firmą, a wypadałoby na przykład teraz coś zaserwisować, zareklamować. O takich przypadkach mówimy. Także bądźmy wyczuleni. I takie przypadki właśnie wpływają na ogólną ocenę tych programów dotacyjnych. Teraz zaczniemy od pana Adama Noconia, firma Budmet. Panie Adamie, według pana to jest klucz do zielonej transformacji, czy jest na tyle dużo tych przeszkód po drodze, że może warto poszukać innej drogi? Z natury zawsze patrzę pozytywnie, więc wystarczy dopilnować tego, co jest, bo powiem otwarcie, jest bardzo dużo gospodarstw, których nie stać byłoby na wymianę źródeł ciepła. Do wielu naprawdę zaglądam, do wielu kotłowni schodzę i widzę to ubóstwo energetyczne w tych gospodarstwach. I gdyby nie ten program, gdyby nie to, że tymi osobami zajmują się dzieci albo wnuki, bo to też trzeba na to zwrócić uwagę, bo naprawdę starsze osoby potrzebują tej pomocy, tej podpowiedzi. Choć czasami to wiadomo, z osobami starszymi różnie bywa, ale trzeba być konsekwentnym i to te osoby szukają lokalnie producentów, lokalnie wykonawców i lokalnych doradców. I jeżeli to wszystko jest spełnione, to później te starsze osoby naprawdę mają taki spokój, na który pracowały przez całe lata. Więc mają dobrze dobrane urządzenie, dobrze zrobioną modernizację i uwierzcie mi, te osoby dalej nie dopłacają, bo ten poziom dofinansowania w programie Czyste Powietrze jest dobrze dostosowany do tego, co powinno być, jeśli chodzi o przeprowadzenie tej termomodernizacji. Więc jeżeli te osoby zaczną się rozglądać, dopytywać dookoła, a nie uwierzą tej osobie, co do nich zapuka i będzie chciała wszystko za nich wypełnić, choć jest część osób, które to robią, no bym powiedział, z czystego serca i nie chcą zarobić milionów, zarobić, bo po to są firmy, żeby zarabiać, ale żeby rzetelnie podejść, żeby potem była ta firma czy inna, można powiedzieć, w sposób szemrany reklamowana, bo to też jest bardzo fajny sposób reklamy, że tu wykonali dobrze, tu się o ciebie dbają, no to słuchaj, idź do nich, nie szukaj nikogo innego. Więc ja pozytywnie na to patrzę, wystarczy dopilnować, wystarczy
rozejrzeć się dookoła, poszukać lokalnie te stare, ugruntowane firmy i tak jak pani prezes wspomniała, wtedy nie ma problemu z serwisem, nie ma problemu z doradztwem. Wszystkie urządzenia przez rok, dwa działają idealnie. Potem coś się zaczyna po dwóch, trzech, pięciu latach. Dopiero wtedy. A wtedy te firmy, które powstały teraz, ich już nie będzie. One będą sprzedawały co innego. Może, nie wiem, garki, a może coś innego. Coś, na czym będzie można dużo zarabiać. Więc tylko jedno, apeluję. Rozglądajcie się, skorzystajcie z dwóch, trzech, czterech ofert, dopytujcie się, pomimo że naprawdę nie wydajecie nic, albo wydajecie tylko część tych pieniędzy, które resztę dofinansowuje program Czyste Powietrze. I myślę, że te rachunki będą bardzo, bardzo niskie na ogrzanie naszych domów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Adamiec, Kadela Projekt. Tutaj jeszcze dokładnie podkreślamy, że ta dotacja w tych trzech poziomach jest naprawdę adekwatna, bo tutaj bierzemy pod uwagę też, jakby nie było, dochód, bo dotacja jest przyznawana ze względu na dochód danego beneficjenta, prawda? Mamy te trzy poziomy dotacji i to nam daje dużo do wykonania, więc możemy przynajmniej połowę środków wykorzystać na to, co chcemy. Czyli tutaj połowę kosztów dostajemy z funduszu. To już jest w tym pierwszym progu. Wiadomo, podwyższony próg, najwyższy próg, to tutaj już te dotacje są naprawdę wysokie, do 100 tysięcy, do 136 tysięcy 200 zł z audytem. A więc naprawdę prawie całą tą termomodernizację, jeżeli ją dobrze wykonamy, jesteśmy w stanie zrobić z pieniędzy przeznaczonych z funduszu. Pamiętajmy o jednej i to najważniejszej rzeczy, że dotacje są zawsze z netto, a więc jeżeli ktoś mówi nam, że 100% za darmo, to niech nam się już czerwona lampka świeci, bo tutaj no, nigdy nie ma nic za darmo, no, umówmy się, drodzy Państwo, prawda? A więc jeżeli ktoś mówi, że będzie coś za darmo i te 130 tysięcy już Pan nic nie będzie płacił, no to sam regulamin programu nam mówi o tym, że dotacja jest z netto, a więc skąd to nasze za darmo? Kto nam ten VAT zapłaci, prawda? A więc tutaj już też pamiętajcie, drodzy klienci, o tym, ale też bierzcie pod uwagę, że są takie firmy między innymi jak nasza, która już od samego zarania programu Czyste Powietrze tych klientów między innymi przez ten cały sztab dokumentów przeprowadza, ale też łączymy tego klienta, tego beneficjenta z tymi lokalnymi firmami, bo to właśnie o to chodzi, że ten klient, kiedy przychodzi do nas, mając już swoich wykonawców i świetnie, bo tego mu nigdy nie zabraniamy, ale jeżeli ich też nie ma, to staramy mu się te firmy lokalnie dobierać. Kliencie, jesteś stąd, mamy tutaj trzy firmy, skontaktuj się z nimi. Panowie przyjeżdżają, zrobią panu wycenę. I to ty decydujesz, z którą firmą będziemy podpisywać umowę z prefinansowaniem, czy też nie. Ty masz zawsze prawo do nie. Pamiętajmy o tym doskonale, a takie firmy jak nasze po prostu wspinają tego klienta z wykonawcą, z funduszem i potem dają mu między innymi też na to gwarancję. Bo nie ukrywajmy, ja też nigdy nie chodzę po domach z naszymi usługami, mamy firmę, mamy biuro i ten klient też przychodząc do biura czuje się całkiem inaczej. I naprawdę, jeżeli ktoś wchodzi do biura i widzi, że tam są żywi ludzie, tak, jest tam kawa, jest tam miła atmosfera, to w takim bądź przypadku też no, te zaufanie, jakby nie było, do takiej firmy jest znacznie większe, ponieważ zawsze możemy sobie sprawdzić po NIP-ie, ile ta firma już jest na danym rynku i czym się zajmuje po prostu. A więc weryfikujmy od początku, a na pewno na samym końcu nie będziemy niemile zaskoczeni, a wręcz przeciwnie, ponieważ mając z tyłu głowy możliwość dotacji, ściąga z nas to odpowiedzialność samodzielnego finansowania i w tym momencie naprawdę ta zielona transformacja jest tylko i wyłącznie na wyciągnięcie naszej ręki, ale żeby ta ręka była wyciągnięta mądrze, od tego są między innymi takie firmy jak nasze. A więc pamiętajmy o tym, żeby skorzystać z tego mądrze, bo nas w skali mikro już to się dzieje, prawda? Bo w skali mikro fotowoltaika był cudowny boom, potem niestety nam się zmieniły zasady, ale to już na inny temat. Ale teraz już jakby nie było zainteresowanie programem Czyste Powietrze, według mnie już jest tak naprawdę czerwona, wysoka krecha, ponieważ jeszcze te kilka lat temu mało kto o tym programie słyszał. Teraz sami widzimy, ja sam widzę po filmach, które między innymi sam promuję na internecie, które sami gdzieś kręcimy, ale gdzieś widzę właśnie, ile tych filmów się pojawia.
po prostu promujących program, dotacje, ale promujących, tak jak mówiliśmy na początku, i w zły, i w dobry sposób. Także o tym pamiętajmy. Wybierzmy mądrze, dobrze i zweryfikujmy to przede wszystkim. Mam jeszcze ostatnie pytanie, ostatnią kwestię. Czasem mogą się pojawić takie głosy czy takie myśli, że te nowoczesne systemy ogrzewania naszpikowane elektroniką, że mogą być zawodzące. Albo na przykładzie wydarzeń sprzed miesiąca z naszego regionu, jeżeli ktoś miał piec albo pompę ciepła, jakieś sterowniki w piwnicy, albo na parterze z zalanego domu, to taki system, takie urządzenia zalane, no trudno będzie je uruchomić. Pytanie, czy co panowie jako wykonawcy uważacie na temat montażu jakiegoś alternatywnego czy rekreacyjnego źródła energii, na przykład kominka, czy jest dobre rozwiązanie, a do pani dyrektor Drescher pytanie, czy to jest zgodne z regulaminami waszych programów. Proszę bardzo, pan Adam. No to poruszamy teraz bardzo drażliwy w Polsce temat, bo odchodzimy od paliw kopalnych, wiemy jakie to są źródła, czyli mamy gaz, prawda, jeszcze dotowany w programie Czyste Powietrze, olej i węgiel. Też pojawiło się w przestrzeni publicznej, że będziemy w tym momencie budować domy bez kominów, które według mnie, inaczej, to będzie potężny błąd, jakby taki zapis wszedł. Dlatego, że patrząc na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to, co się teraz stało, no tutaj w okolicy, to są po prostu potężne katastrofy. I teraz sobie wyobraźcie, że brakuje nam prądu. Że nie ma tego prądu i nie będzie przez tydzień, dwa, trzy. Mamy zimę. A w Głuchołazach nie było przez tydzień. Dokładnie. W niektórych miejscach. Wszyscy, co są przeciwnikami, zakazują albo nakazują likwidować kominki, uważam, że nie patrzą przyszłościowo, patrzą naprawdę zero-jedynkowo, bo jest taki wyraz w słownictwie zrównoważony i wszystko można wyważyć. Trzeba zapewnić nam, użytkownikom mieszkających w domach czy gdziekolwiek indziej, bezpieczeństwo ciepła. My jesteśmy w takim klimacie, że przychodzą te mrozy i potrafi być nawet po minus 20, ale wystarczy, że będzie minus 5 przez tydzień, dwa, też zmarzniemy, na pewno. Więc odchodzenie od kominków, odchodzenie od domów bez komina jest błędem. Naprawdę to jest duży błąd, dlatego że te kominki teraz, również tak jak kotły na biopaliwa stałe, bo kominek też jest urządzeniem na biopaliwa stałe, Unia nakazała produkcję tylko i wyłącznie takich, które emitują 20 mg pyłów na metr sześcienny, poniżej, przepraszam, 40, już bym skłamał, program Czyste Powietrze nakazuje 20, więc to są bardzo ekologiczne urządzenia. Wyobraźcie sobie zwykły kocioł, zwykły piec, który jest gdzieś tam stosowany jeszcze i je wymieniamy. Średnio ich emisja to jest 1000 mg, to jest średnio, bo w niektórych to będzie 600, a w niektórych to będzie 2-3 tysiące, więc przyjmujemy średnio 1000 mg pyłów na metr sześcienny. Jeżeli Unia nakazała i w Polsce producenci kotłów czy kominków dostosowały się do tego i emitujemy naprawdę wszyscy poniżej 20, żeby się zaciągnąć do programu Czyste Powietrze, to jest spadek emisji pyłów o 98%, więc to jest bardzo dużo. To jest naprawdę niewyobrażalny postęp technologiczny. Więc jeżeli te kominki mają tak niską emisję, to nie do końca rozumiem, dlaczego zabiera nam się bezpieczeństwo energetyczne, bo jeśli chodzi o lasy państwowe, o dostępność do drewna, to jesteśmy najlepsi, jeśli chodzi o Europę, więc mamy własny surowiec. Jeśli chodzi o urządzenia grzewcze, jesteśmy jednymi z najlepiej posuniętymi się firmami, czyli technologicznie jesteśmy na najwyższym stopniu, przynajmniej w trzech pierwszych miejscach, jeśli chodzi o Europę. Więc to posunięcie, uważam, zabierze nam bezpieczeństwo energetyczne i ja jestem zwolennikiem kominów w domach właśnie po to, żeby w razie kataklizmu, no bo podam przykład. Wyobraźcie sobie, że mamy teraz same pompy ciepła i czy czwarty tych pomp ciepła, powiedzmy, nie są pochodzenia polskiego. Już nie mówmy, czy azjatycki, czy zachodni i tak dalej. Wszystkie są praktycznie podpięte pod jeden serwer albo dwa na świecie serwery. I teraz ktoś
będzie chciał nam zrobić psikusa albo wojnę energetyczną i załączy z przycisku, bo jest to możliwe, załączy grzałki w tych pompach ciepła. Bo pompa ciepła, to pamiętajcie, to są dwa urządzenia w jednym. To jest coś, co nam produkuje energię razy 3, razy 4, ale jeżeli nie daje rady, załącza grzałki, więc mamy kocioł zwykły elektryczny. I teraz załączcie sobie w tych pompach, w każdej jednej, 9 kW i powiedzmy razy 100 tysięcy urządzeń. To co się stanie? W całej Polsce braknie prądu. Systemy bezpieczeństwa wyłączą nam prąd. I co wtedy? Czym będziemy się grzać zimą? A taki kominek pozwoli nam to, że spokojnie sobie rozpalimy i przetrwamy to, co nam chcieli zrobić. Dziękuję serdecznie. Pan Krzysztof Adamiec. Ja tutaj zgodzę się z przedmówcą doskonale, bo tutaj pamiętajmy o tym, że zawsze, jeżeli mamy jakieś wyjście, czyli mamy ten kominek, czy mamy dodatkowe źródło ciepła w domu, tradycyjne, czyli takie już klasyczne, daje nam to tą możliwość. Tutaj mówimy o tym, co się stało na Opolszczyźnie, mówimy dokładnie o powodzi, prawda? Weźmy pod uwagę, że każde jedno źródło ciepła, które zostanie zalane, jest nie do uruchomienia tak od razu. Czy to będzie piec na ekogroszek, czy to będzie pele, czy to będzie pompa ciepła, czy to będzie zwykły piec, który i tak ma sterowniki, pompki i wentylatory. A więc tutaj wracamy znowu do początku. Nie działa nam nic. Jeżeli nie mamy komina, nie mamy kominka w domu, nie ogrzejemy się niczym. Chyba, że mamy jakiś jeszcze piec kaflowy, którym tradycyjnie po prostu żywym ogniem zapalimy. To są jedyne elementy, które są na dzień dzisiejszy jakby do ogrzania tego domu jeszcze zdatne. Fakt faktem, program Czyste Powietrze no, trochę gryzie się tutaj z tymi kominkami z płaszczem wodnym też między innymi. Tutaj mam nadzieję, że może ta pani gdzieś tam też o tym troszeczkę opowie, ale naprawdę daje nam to dużo do zastanowienia się, żebyśmy faktycznie pomyśleli o tym, że mamy źródło ciepła i co się dzieje, gdy braknie prądu, co się dzieje, gdy się zepsuje sieć globalna, co się dzieje, gdy przyjdzie duża woda, co się dzieje, gdy przyjdzie huragan i pozrzuca linię wysokiego napięcia. Tylko i wyłącznie tradycja i nic więcej, po prostu. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor Aleksandra tak, Drescher. Czy to jest możliwe? To wywołana do odpowiedzi, to może jeszcze tutaj odnosząc się do programu Czyste Powietrze, faktycznie absolutnie żadne źródło ciepła emitujące paliwa kopalne nie może być połączone, jeżeli chcemy skorzystać z dotacji. Wyjątkiem jest kominek, ale nie z płaszczem wodnym, tylko rekreacyjny. Tak jakby odrębnie sobie funkcjonujący w naszym domu. Natomiast mamy dyrektywę budynkową, która jest aktem Unii Europejskiej i tam jest taki cudowny zapis, który mam nadzieję, że zostanie zaimplementowany do naszej ustawy i Polska jako kraj unijny i chcący, że tak powiem, spinać i zieloną transformację, ale być przygotowanym na złe czasy, bo wiecie Państwo, my dużo rzeczy robimy w czasach dobrych, pokoju, ale niestety od pewnego czasu wiemy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Mieliśmy COVID, mamy przesilenia sieci. Ja bym tu nie chciała mówić, broń Boże, o blackoucie, ale nawet takie rzeczy się, o takich rzeczach się mówi, to wszystko wiecie, jest klik jednego guzika i tak jak tutaj pan Adam świetnie powiedział, pompy są oparte na serwerach niestety i może ktoś tego nie wie, bo nie doświadczył jeszcze na swoim urządzeniu grzewczym typu pompa ciepła, że nagle pompa się wyłączyła i trzeba ją nie zresetować, ale trzeba ją wyłączyć totalnie z dostępu do prądu, czyli zrobić twardy reset na urządzeniach energetycznych w swoim domu, żeby ruszyła. I to się dzieje i to jest niestety widmo takiej naszej przyszłości, tej czarnej, bym powiedziała. W związku z tym dyrektywa budynkowa, która już jest aktem obowiązującym, ale żebym Państwa nie skłamała, chyba u nas wejdzie tak na 100% w przyszłym roku pełna implementacja, dopuszcza rozwiązania tak zwane hybrydowe.
Czyli mogą być kominki łączone z pompami ciepła, nawet z instalacją gazową. Mogą być ogrzewania pelletowe, zgazowujące drewno, pompę ciepła, taki jakby miks. Natomiast w czym jest clou problemu? Że my doszukujemy się na tym etapie wyjaśnienia pojęcia hybryda. I no nie wiem, dla mnie hybryda to jest taki miks kilku rzeczy, więc nie wiem, czemu zawsze chcemy sobie utrudniać pewne rozwiązania, które gdzieś ktoś zapisał, a my jeszcze musimy podstawić tą kropkę nad i, niekoniecznie w dobrym miejscu, bo często gęsto już z doświadczenia wiemy, że wiązaliśmy sobie ręce w różnych programach, w różnych dofinansowaniach, dorzucając jeszcze swoje dokumenty, którymi się tak bardzo chcemy obłożyć, żeby było bezpiecznie, żeby żadna kontrola nam nic nie zarzuciła. Ja tam lubię zero-jedynkowe rozwiązania, że jeżeli ktoś coś na coś mi pozwala, no to nie szukajmy niczego więcej, no bo mamy akt odniesienia i jeżeli mamy możliwości zastosowania tych hybryd, to uważam, że to już jest to miejsce, w którym możemy powiedzieć, że jesteśmy przygotowani również na złe czasy. Bo wiecie, łatwo jest odejść od paliw kopalnych. Wszyscy, no dobrze, idziemy ku tej zielonej transformacji. Niestety na mapie świata leżymy w miejscu, w jakim leżymy. I położenia Polski nie zmienimy. W związku z tym nawet przy zmieniających się klimatach, no nigdy nie będziemy Hiszpanią, Grecją czy południowymi Włochami, no bo po prostu żyjemy w takiej strefie klimatycznej, a nie innej. I będziemy musieli się dogrzewać. Czy jesienią, czy zimą, czy nawet wczesnym latem, no bo niestety mamy różnego rodzaju anomalie klimatyczne i one się będą tylko pogłębiały i zmieniały i nie będzie już powrotu do 4,5 roku, do jakich byliśmy przyzwyczajeni, bo teraz mamy albo z lata już wchodzimy praktycznie w zimę i nie mamy jesieni, nie mamy przedwiośnia. Po prostu to są takie dynamiczne zmiany klimatu i faktycznie przy tych wszystkich niebezpieczeństwach, które dookoła gdzieś tam nas się odbywają, no powinniśmy być zabezpieczeni na te złe czasy i dopuścić pewne wyjątki. Nie, że nagle mamy zostawiać sobie stare kotły, wiecie, na paliwo czy tam na ekogroszek i dostawiać do tego pompę ciepła, bo to nie o to chodzi, bo znowu będziemy kombinować. Teraz mamy, przepraszam, tani węgiel, palmy węgiel, energia zdrożała od lipca, a to dobra, to dzisiaj nie palimy, nie włączamy pompy ciepła, tylko będziemy wrzucać ekogroszek. No bo albo chcemy oddychać czystym powietrzem i poprawić sobie tą jakość naszego życia w środowisku, w jakim jesteśmy, albo po prostu kombinujemy, no najprościej to ujmując. Więc myślę, że zdroworozsądkowo zostawmy sobie tą furtkę na te złe czasy, bo niestety te zagrożenia są i nie znikną, a myślę, że będą się pogłębiały i nie dajmy się zwariować tym, że nagle musimy być bardzo, bardzo eko, co oczywiście jest ważne i to słowo, o którym tu pan Adam powiedział, zrównoważony, to myślę, że zamyka ten cały mój wywód, że myśmy perspektywicznie w zrównoważonym rozwoju i możliwościach tego, nad czym my możemy bazować, patrząc na mapę i punkt, w jakim się znajdujemy. No i to przede wszystkim, jakie zagrożenia dookoła nas się rozgrywają. No a ta transformacja przy naszym udziale, ona będzie trwała, no bo niestety nie jesteśmy przypadkiem, w którym możemy uniknąć, że nagle znowu będziemy fedrować węgiel w kopalniach, bo to nie o to chodzi, tak? Generalnie wszystko zmierza ku temu, żebyśmy bardziej dbali o to środowisko, żebyśmy byli bardziej eko. I to nie mówię o samych wymianach źródeł ciepła, bo to jest, słuchajcie, gro tematów związanych z odpadami, o ich zagospodarowaniu. Akurat skupiliśmy się tak na tym powietrzu, no ale to nie tylko powietrze, to woda, to gleba, to przede wszystkim co z ilością śmieci, których produkujemy po prostu w setkach tysięcy, jak nie milionów, miliardach ton w skali roku na całym świecie. No nie możemy tego niekończąco zakopywać się w jakieś
doły. Część oczywiście jesteśmy w stanie przetworzyć i użyć do, w kolejnych jakichś tam produkcjach. Natomiast nikt nie mówi o tym, ile tego niewykorzystanego odpadu zostaje. Więc naprawdę mamy co robić i miejmy zawsze z tyłu głowy to, żebyśmy byli przygotowani nie tylko na dobre czasy, ale przede wszystkim na źle, żebyśmy mieli tą furtkę wyjścia, bo tak jak tu jeszcze trochę się rozgadałam, przepraszam, z tymi piecami. Kiedyś każdy miał w domu piec kaflowy bądź piec węglowy, kuchenny na przykład. Nigdy nie był, on był grawitacyjny, tak? Czyli niezależnie, czy ten prąd był w sieci, czy go nie było, rozpaliło się w tym piecu, kopciuchu i to ciepło w tym domu było. Potem zachłysnęliśmy się tym, żeby lepszy obieg był w tym naszym centralnym ogrzewaniu, więc na siłę montowaliśmy pompki, które będą przepychały to ciepło. No i teraz ci, którzy jeszcze w tym kontekście użytkują tego typu źródła ciepła, no to mają problem w momencie, kiedy nie ma tego prądu, no bo pompka nie chodzi, zaraz się woda zagotuje w zbiorniku, wleje się zewsząd. To wiecie, to są takie tematy może abstrakcyjne, wręcz nawet śmieszne, bo tu mówimy o super instalacjach, o super urządzeniach, już idziemy w nowoczesne technologie, no bo też w takich czasach żyjemy nowoczesnych technologii, ale nowoczesne technologie to też ryzyko, tak? Ryzyko tego, że ktoś nam coś wyłączy, ryzyko braku dostaw prądu, no i ryzyko tego, że ktoś nam, mówiąc brzydko, zhakuje te sieci i niestety wtedy już nam się wszystko, mówiąc wprost, wysypuje. Także bądźmy zrównoważeni. Proszę bardzo, pan Adam Nocoń. Ja chciałem tylko uzupełnić, patrząc na te nowinki technologiczne i tym, co pani prezes powiedziała o hybrydach, to właśnie kończymy no, 2 lata przygody właśnie, żeby taką hybrydę wypuścić na rynek. To będzie połączenie pompy ciepła z kotłem na pelet. I mamy nadzieję, że w przyszłości, niedalekiej, w programie Czyste Powietrze właśnie będą dotowane tak zwane hybrydy połączone, powiedzmy, z taryfą dynamiczną. Jak na początku naszego tutaj spotkania zaczęliśmy rozmawiać o ekonomii, to właśnie takie połączenie, gdyby było dofinansowane, czyli tego szarego Kowalskiego, nie kosztowałoby to dużo w zakupie, no to później to jest sama czysta ekonomia i ekologia, bo sobie wyobraźcie, że jeżeli mamy 8 miesięcy, powiedzmy, grzania, prawda, bo trzeba coś podgrzać, złamać tą temperaturę i w tych, bym powiedział, bardziej przyjaznych pogodach działa sobie pompa ciepła i przetwarzamy tą energię 1:4, a w tych większych mrozach, wtedy, kiedy już jest nieopłacalne, powiedzmy, grzanie pompą, bo się załączą grzałki, załączamy sobie, powiedzmy, kocioł na pelet, to tak naprawdę może 20-30% tego, co wydajemy teraz na ogrzanie przy zastosowaniu tej hybrydy, będziemy wydawać, a jak mało emisji będzie do środowiska, bo no niestety jeszcze pompa ciepła jest zasilana energią, a w Polsce energia elektryczna jest w większości jeszcze z węgla, to się zmienia cały czas, ale jeszcze z węgla, więc mimo wszystko pośrednio emitujemy te pyły. No wiadomo, bezpośrednio emitują kotły na pelet. Natomiast połączenie tych dwóch technologii, wydaje mi się, że to będzie właśnie przyszłość i cieszę się, że pani prezes akurat wspomniała o hybrydach. Dziękuję państwu serdecznie. Moglibyśmy pewnie jeszcze na te tematy mówić kolejną godzinę przynajmniej, albo i dłużej. Jeżeli państwa zainteresowały te treści, to zapraszamy oczywiście i na stoiska naszych gości, ale też do biur. Możecie tam państwo zasięgnąć dodatkowych informacji, a naszymi gośćmi była pani Aleksandra Drescher, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Adam Nocoń z firmy Budmet oraz pan Krzysztof Adamiec z Kadela Projekt. Dziękuję państwu serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.